szansę Gorzowianek w dzisiejszym meczu? Myślę, że innego wyniku niż dzisiejsza wygrana nie potrafię sobie wyobrazić. Polkowice grają to wszystko osłabione, jednak Polkowice też w pełnym zestawieniu potrafiliśmy wygrać, dlatego myślę, że dzisiaj wspólnie z kibicami będziemy się szóstym zawodnikiem i pomożemy im w historycznym dzisiejszym dniu, w którym będzie awans do wielkiego finału. Jaki wynik typujesz? Myślę, że plus 20 dla Gorzowa. No i tak, bo kiedy się wydawało, że nie będzie tych dwóch podstawowych zawodniczek, że będzie łatwiej, aczkolwiek mówię, tym razem nas zaskoczyła trochę obrona strefowa. Teoretycznie żeśmy się na nią przygotowywali, a tak naprawdę w głowie mieliśmy obronę zespołu Polkowic, każdy swego, i było widać, że gdzieś mentalnie, psychicznie do tego, żeśmy dzisiaj nie byli jakby mentalnie przede wszystkim przygotowani. W pewnym momencie zaskoczyła Justyna, dwie córki właściwie rozstrzygnęły mecz. Gratulacje na ręce Justyny dla całego zespołu, bo mimo ciężkiego pojedynku, którego takiego trzeba było się spodziewać dzisiaj, zrealizowaliśmy nasze najważniejsze zadanie i ten mecz, to przejdzie do historii, a nie styl tego, tylko po prostu zwycięstwo.